zadebiutowały właśnie najnowsze galaktyki od Samsunga. Galaxy S23 i S23 Plus to bliźniacze modele, które głównie różnią się rozmiarem ekranu. Ich wygląd uległ teraz ujednoliceniu razem z modelem Ultra, więc nie mamy klasycznej wyspy z poprzedników, ale obiektywy wystają teraz delikatnie z obudowy. Smartfony są bardziej minimalistyczne na tyle. Dostępne są w wariantach kolorystycznych czarnym, białym, zielonym i lawendowym. Zwykła S23 ma ekran o przykątnej 6,1 cala, a model Plus ma 6,6. W obu przypadkach jest to Full HD Plus z dynamicznym odświeżaniem od 48 do 120 Hz. Ten mniejszy ma baterię o pojemności 3900 mAh, oczywiście z ładowaniem bezprzewodowym, a większy 4700 mAh. Wersje pojemnościowe to 8x128, 8x256 dla zwykłej wersji. A model Plus będzie w dwóch wariantach, 8x256 i 8x512 GB pamięci na dane. Jeśli chodzi o RAM, to mamy tu LPDDR5X, a jeżeli mówimy o pamięci wbudowanej, to mamy UFS 4.0. No i jedynie wariant 128 GB ma technologię UFS 3.1, co wynika z technologii produkcji. Nowy procesor to Snapdragon 8 Gen 2 z dopiskiem 4 Galaxy, czyli jest to specjalna podkręcona wersja przygotowana dla Samsunga. No i w tym roku wszystkie modele dostępne w Polsce działają na Snapdragonie, nie ma już Exynosa, który nie do końca był lubiany. Jego wydajność jeszcze sprawdzę, jak już będę miał urządzenie w domu na testach. Na razie mogliśmy się nimi pobawić jedynie w przygotowanym studiu. W przypadku tych urządzeń aparaty zostały bez zmian. Nadal mamy oczko główne 50 MP, do tego szeroki kąt 12 MP i oczko tele 10 MP z trzykrotnym zoomem optycznym. Nowością na froncie jest oczko 12 MP, które teraz zyskało technologię Dual Pixel. I tak w zasadzie to są największe nowości tych galaktyk. O modelu Ultra pogadamy sobie w oddzielnym wideo. Rewolucji nie mamy w żadnym stopniu, a właściwie jest to jedynie odświeżenie serii, no i cen. Widzicie teraz na ekranie, jak to będzie się kształtowało i niestety tanio nie jest. No ale niestety możemy to zauważyć także w innych markach, że ceny w każdym kolejnym modelu windują w górę. Ja nie mogę się doczekać, aż dostanę swój egzemplarz do dłuższych testów i będę mógł na spokojnie sprawdzić aparaty w różnych warunkach pogodowych, a także głównie jestem ciekaw tego nowego procesora. Sam sobie procesor nie jest wielką nowością, bo to też jest zbliżona konstrukcja do 8 Gen 1, jednak jak działała poprzednia wersja, wszyscy wiemy. Problemy z grzaniem się występowały na niektórych modelach, jak tylko weszliśmy w aplikację aparatu. No i właśnie, nowa wersja ma działać lepiej, lepiej ma radzić sobie z temperaturami i przede wszystkim stawiany jest duży nacisk na funkcję AI. Sztucznej inteligencji, która ma szybciej i precyzyjniej przetwarzać zdjęcia. No i to są wszystkie informacje, które dla Was przygotowałem o tych modelach. Dajcie znać, czy podobają się Wam zmiany, które tutaj zaszły, czy wolicie wersję mniejszą, czy tą z plusem. Czekam na Wasze komentarze. Pozdrawiam serdecznie i do następnego.